Chryste zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. Ono nas zawsze prowadzić będzie.
bądź wokół misterium paschalnym. Dzisiaj wszyscy dwie obie rozumiemy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to przedleżenie, z głęboką wiarą, pomożnością pójdźmy za Pana, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i sprawę, że idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Proszę o zdrowie, proszę o błogosławieństwo i potrzebne łaski.
Mama. A miłosierdzie dobrego Boga Ojca, świętej pamięci odkryta Pędzikowskiego, pierwszą z tej śmierci, proszę za niego życie wieczne, przeświętą zamierzona w Lublaniu. Świętej pamięci Mariusza Pyta, przeświętą za mojej rodzina. Świętej pamięci Zamiarsynowa z rodziną. Świętej pamięci Mariana Cios, przeświętą za mój kolega Roman, Jan Dała. Świętej pamięci Janina Pytel, drugą z tej śmierci. Stanisława Mariana Pytel, prosimy za zmarłych o nagrodę jego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Chrystusa Bożej i Królowie Jedności Ducha Świętego, bo przez wszystkie wieki wieku. Chrystusa według świętego Jana. Starsi ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie powstali i poprowadzili Jezusa przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać Go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi odpłacenie podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza, króla. Piłat zapytał Go: czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu: tak, ja nim jestem. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni nastawali i mówili: podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie go spoczął, aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem, a gdy się upewnił, że jest pod władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył, od dawna bowiem chciał go ujrzeć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak zdziałany przez niego. Zasypał go też wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie stali i gwałtownie go oskarżali. Wówczas wzgardził nim Herod wraz ze swoją strażą. Na pośmiewisko kazał ubrać go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli z sobą w nieprzyjaźni. Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: przywieźliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o które go oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał go do nas.
A oto nie popełnił on nic godnego śmierci. Każę go więc wychłostać i uwolnił. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: strać tego, a uwolnij nam Barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Zapytał ich po raz trzeci: cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każę go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano. I wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł razem z Jezusem. A szło za nimi mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: córki jerozolimskie, nie patrzcie nade mną, patrzcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi. Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą o szczęśliwe, niepłodne łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną wołać do gór: padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas. Bo jeśli zielonym drzewem tak czynią, to cóż się stanie z suchem? Prowadzono też dwóch innych złoczyńców, aby ich z nim stracić. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Lecz Jezus mówił: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Było już koło godziny 6:00 i mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9:00. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach więziennik oddał chwałę Bogu i mówił: istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły na to widowisko, gdy zobaczyły, co się działo, wracały, bijąc się w piersi. Wszyscy jego znajomi stali z daleka, a również niewiasty, które mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu. Był tam człowiek prawy i sprawiedliwy, imieniem Józef, człowiek wysokiej rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei i oczekiwał Królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień przygotowania i szabat się rozjaśnił. Były przy tym kobiety, które z nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejki, lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On ponad grzechu ucierpiał za grzeszników i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokutować zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Cię z radością wołają. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy stoi z nadzieją zmartwychwstany i o wszystkich, którzy Twoje łasce odeszli z tego świata. Dopuść nam dają Twojej światłości. Prosimy Cię o zmiłość nad nami. Yeah.
uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy rozpoczyna się Wielki Tydzień. Wielki Tydzień został ustanowiony w celu przeżycia przez Kościół męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Zachęcam do udziału w nabożeństwach Triduum Paschalnego oraz do przyjmowania Komunii Świętej w te dni. Zapraszam do licznego udziału w przepięknej liturgii Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty i bardzo proszę, tak wygospodarujmy czas, aby w liturgii każdego z tych dni uczestniczyć. Dziękuję strażakom za obecność i za zabezpieczenie dzisiejszej procesji. Wam wszystkim za obecność dzisiaj, za uświęcenie tego dnia oraz za przepiękne uczestniczenie w rekolekcjach, że znaleźliście czas, aby wsłuchując się w Słowo Boże, ubogacać swoją wiarę, szczególnie wczoraj, że tak liczną obecność i skorzystanie z sakramentu pokuty. I już teraz na początku chciałbym serdecznie podziękować Ojcu Opatowi Archiopactwa Jutów Cystersów w Jędrzejowie, Ojcu Opatowi Rafałowi Ścibielowskiemu za przyjęcie zaproszenia do naszej parafii, za piękne wygłoszenie rekolekcji wielkopostnych. Wpatrujemy się w krzyż, ale w tym krzyżu widzimy także i własne życie, własne cierpienie, własną kalwarię. Za piękne połączenie naszego życia z krzyżem Chrystusa, który jest nieodłączny od tego życia. Bardzo Ojcu Opatowi serdecznie dziękuję za to Słowo Boże, za obecność. Wielkie Bóg zapłać. Składka z dnia dzisiejszego przeznaczona jest na podziękowanie Ojcu Rekolekcjoniści, a przede wszystkim na prace gospodarcze przy klasztorze. Panem taką się otoczę święto między ciała i krwi Twoim, abyśmy nieustannie znawali owoców tego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.